Witajcie, tu CrimeCat. Kochani, wszystkim, którzy subskrybują mój kanał lub dają łapkę w górę, lub zostawiają miły komentarz, lub śledzą mnie na moim Instagramie, wszystkim serdecznie dziękuję i gorąco pozdrawiam. Przejdźmy do dzisiejszej sprawy kryminalnej. Sprawa morderstwa 4-letniego Michałka Surala z Warszawy. Michał Sural, urodzony 17 października 1996 roku, zmarł, został zamordowany 19 stycznia 2001 roku. 4-letni Michałek jeszcze żył, gdy partner matki wraz ze swoim kolegą wrzucali go do lodowatej rzeki Wisły w Warszawie. Według śledczych zabójstwem dziecka miała kierować jego matka przez telefon. 19 stycznia 2001 roku około południa 22-letni Robert K. i jego 19-letni kolega Daniel S. przyszli do przedszkola na Warszawskiej Woli. Przez domofon Robert K. powiedział, że chce odebrać Michałka z pierwszej grupy, czyli z tych najmłodszych dzieci. Chłopiec był dzieckiem konkubiny Roberta, 22-letniej Barbary S. Opiekunka grupy, w której przebywał Michałek, poznała po głosie mężczyznę, który już od pół roku przychodził po południu z Barbarą S. po chłopca. W tym przedszkolu osoba zgłaszająca się po dziecko najczęściej mówiła przez domofon, że po nie przyszła i odbierając dziecko, wcale nie musiała pokazać się przedszkolankom. Gdy malec zobaczył Roberta K., bardzo się ucieszył i rzucił mu się na szyję z radości. Potem cała trójka udała się na spacer. Nazajutrz o świcie wędkarz łowiący ryby w okolicach mostu Grota Roweckiego zauważył w Wiśle ciało dziecka, dlatego szybko zawiadomił o tym policję. Kiedy wyciągnięto malutkie zwłoki na brzeg, okazało się, że ciało było tak bardzo zamarznięte w bryle lodu, że nie można było na miejscu przeprowadzić badań lekarskich. Wówczas nie wiadomo było jeszcze, czy dziecko zostało zamordowane, czy też był to nieszczęśliwy wypadek. Policjanci szybko wyjaśnili, że są to zwłoki zaginionego dzień wcześniej 4-letniego Michałka Surala. 19 stycznia 2001 roku, w piątek po południu, Barbara S. przyszła do przedszkola, aby zabrać synka do domu. Towarzyszył jej partner Robert K. Nie przyznał się, że to on odebrał dziecko wcześniej. Kiedy Barbara S. dowiedziała się od przedszkolanek, że Michałka zabrał jakiś mężczyzna, zaczęła panikować. Od razu wspomniała, że rano nie mówiła wychowawczyniom, że ktoś inny przyjdzie po jej dziecko. Szybko udali się na komisariat policji, aby zgłosić zaginięcie synka. Barbara S. płakała. W ogóle obydwoje z Robertem K. sprawiali wrażenie bardzo zmartwionych. Zgłaszając zniknięcie synka, kobieta rzuciła podejrzenie na biologicznego ojca Michałka, z którym była rozwiedziona. Biologiczny ojciec Michałka, Piotr S., mieszkał na wsi i rzadko utrzymywał kontakt z synkiem. Dlatego dla Michałka tatusiem był konkubent jego mamy, Robert K. To jemu chłopiec ufał i to jemu pozwolił zabrać się z przedszkola na spacer. Na drugi dzień, 20 stycznia, policja zatrzymała Roberta K., a potem Daniela S. W trakcie przesłuchań Robert K. i Daniel S. kilkakrotnie zmieniali wersję zdarzeń. Początkowo Robert K. twierdził, że odebrał chłopca z przedszkola, ale potem przekazał go koledze. Z kolei Daniel S. utrzymywał, że w ogóle nie miał kontaktu z Michałkiem. Potem Robert K. zeznał, że chłopiec wpadł do wody podczas spaceru. W końcu w jego zeznaniach pojawił się wątek zabójstwa. Chłopca miał wrzucić do wody Daniel S.
23 stycznia Robert K. przyznał się przed prokuratorem do utopienia Michałka. Zbrodni miał dokonać z Danielem S. Później swój udział potwierdził Daniel S. Gdy mężczyźni opisywali ostatnie chwile życia Michałka, policjanci byli w szoku. Według zeznań Roberta K. tę makabryczną zbrodnię zleciła im matka dziecka. Rzucili Michałka do lodowatej rzeki na raz, dwa, trzy. 24 stycznia, 4 dni po wyłowieniu ciała chłopca, odbyła się wizja lokalna nad brzegiem Wisły. Było to później emitowane we wszystkich stacjach telewizyjnych. Okrucieństwo zadane dziecku było potworne. Robert K. i Daniel S. na wypełnionym piaskiem worku pokazywali, jak wrzucili Michałka do wody. Do morderstwa doszło około godziny 1 po południu, godzinę po odebraniu chłopca z przedszkola. Najpierw mężczyźni złapali wystraszonego Michałka za nogi i ręce, a później go rozkołysali. Robert zaczął liczyć do 3. Mężczyźni podali w zeznaniach, że chłopiec nie utonął od razu. Miał na sobie kurtkę, która przez jakiś czas utrzymywała go na powierzchni wody. W ostatnich sekundach życia Michałek krzyczał z całych sił: „Tatusiu, tatusiu, ratuj!” Gdy Michałek tak krzyczał i tonął, mężczyźni odwrócili się i odeszli. Robert K. zabił Michałka, bo Michałek przeszkadzał mu ułożyć sobie życie z jego matką. Z kolei Daniel S. powiedział: „Nie wiem, dlaczego to zrobiłem. Robert powiedział, żebyśmy go wrzucili”. Tysiące młodych ludzi w Polsce w tamtym czasie mówiło: „Gdybym gdzieś ich spotkał, dorwał, nie ręczę za siebie”. Tysiące starszych ludzi nie mogło w nocy spać, kiedy w telewizji ukazało się zdjęcie Michałka. 27 stycznia 2001 roku odbył się pogrzeb zamordowanego Michałka. Chłopca żegnały rodzina i tłumy mieszkańców Rudki w województwie podlaskim, rodzinnej wsi ojca biologicznego chłopca. Sprzeciw wobec matki Michałka wyraziły zarówno siostry aresztowanej, jak i rodzina ze strony ojca biologicznego Michałka. Mała notka. 16 stycznia 2001 roku, we wtorek, Michałek miał swoje 4 urodziny. Do przedszkola przyniósł kolorowe cukierki. W pierwszej kolejności poczęstował dzieci ze swojej grupy. Potem poszedł do starszych dzieci i do dyrektorki przedszkola. Cukierki te kupiła mu jego mama. W trakcie konferencji prasowej prokuratura przedstawiła wstępne wyniki śledztwa. Pojawiły się wtedy podejrzenia o kluczowej roli matki dziecka w tej zbrodni. Materiał dowodowy wskazuje, że matka 4-latka miała w pełni kontrolowany kontakt ze sprawcami. Rozmawiała z nimi przez telefon komórkowy. W każdej chwili mogła przerwać to przestępstwo, mówił prokurator Leszek Woźniak. Dodał też, że kobieta brała udział w planowaniu zabójstwa swojego synka. Tego samego dnia Barbarze S. został przedstawiony zarzut współudziału w zabójstwie. 26 stycznia Barbara S. została aresztowana przez warszawski sąd rejonowy. Sprawa morderstwa Michałka wywołała ogromne poruszenie wśród opinii publicznej. Przerażał drastyczny opis morderstwa dokonanego na niewinnym dziecku, które zaufało przyjacielowi mamy i traktowało go jak ojca. Ludzie zastanawiali się, jaką rolę w tym przestępstwie odegrała matka Michałka. Dyskusja objęła też inne tematy, na przykład, czy zbrodni można było zapobiec? Co z przedszkolami, które nie kontrolują, kto odbiera dzieci? Później w mediach
pojawiła się hipoteza, że zabójcy chcieli wyłudzić odszkodowanie z polisy na życie. Według nieoficjalnych informacji, kilka tygodni przed morderstwem, Michałek miał zostać ubezpieczony. W razie jego śmierci, jego mama miała ponoć liczyć na odszkodowanie w wysokości 100 tysięcy złotych. W poniedziałek poprzedzający zbrodnię, Barbara S. dowiadywała się, na jakich warunkach może odebrać pieniądze. Ostatecznie jednak prokuratura nie przyjęła tej wersji. Media piętnowały Barbarę S., nazywając ją wyrodną matką oraz dzieciobójczynią. Opinia publiczna domagała się surowego ukarania sprawców, bestialskiego morderstwa dziecka. Na nowo rozpoczęła się dyskusja nad przywróceniem kary śmierci. 6 września 2011 roku do sądu wpłynął akt oskarżenia przeciwko Robertowi K., Danielowi S. i Barbarze S. Mężczyzn oskarżono o zabójstwo, a kobietę o kierowanie zbrodnią. Dowodem na winę Barbary S., poza wyjaśnieniami współoskarżonych, miał być biling rozmów telefonicznych. Wynikało z niego, że matka Michałka kilkakrotnie telefonowała do bezpośrednich wykonawców zabójstwa. Na tej podstawie prokuratura przyjęła, że kobieta miała wpływ na przebieg zbrodni. Od samego początku śledztwa Barbara S. nie przyznawała się do winy. 5 grudnia 2011 roku ruszył proces w sprawie zabójstwa Michałka. Przed sądem mężczyźni nie przyznali się do winy. Robert K. twierdził, że był to nieszczęśliwy wypadek. Poszliśmy z Michałkiem nad Wisłę, bez Daniela S. Ja odszedłem na chwilę, żeby się załatwić. Gdy wróciłem, ujrzałem Michałka leżącego na krze lodowej. Musiał chyba poślizgnąć się. Kra przechyliła się i spadł do wody. Nie wiedziałam, co robić. Byłem w szoku. Zresztą wszystko trwało tylko ułamki sekund. Oskarżony nie potrafił wyjaśnić, dlaczego nie zawiadomił policji, ani nie powiedział mamie dziecka o tragicznym zdarzeniu. W trakcie procesu biegły medyk sądowy stwierdził, że przyczyną śmierci chłopca było utonięcie i działanie lodowatej wody. Jak wyliczył biegły medyk sądowy, Michałek umierał 240 sekund, czyli 4 minuty. Zarówno Robert K., jak i Daniel S. twierdzili przed sądem, że złożone podczas śledztwa wyjaśnienia, w których przyznali się do winy, wymusili na nich biciem policjanci. Opowiadali, że policjanci razili ich paralizatorem, stawiali pod ścianą w worku na głowie i straszyli bronią. Lecz Robert K. wielokrotnie zmieniał swoje wersje zdarzeń. W trakcie procesu oskarżona Barbara S. mówiła, że jest niewinna. Nigdy w życiu nie pozwoliłabym na coś takiego. Przysięgam, że wolałabym sama umrzeć, mówiła płacząc przed sądem. Oskarżona przyznała, że Robert K. dobrze traktował Michałka. Lubił go, kupował mu prezenty, mówiła. Nie mam pojęcia, dlaczego mnie obciążył. Gdy dowiedziałam się, że Robert K. jest oskarżony o zabójstwo Michałka, nie chciałam w to uwierzyć. Barbara S. zapytana, dlaczego były konkubent ją obciąża, nie potrafiła na to odpowiedzieć. Może ma pretensję, że usunęłam ciążę? Nie wiem, mówiła. Robert K., mimo iż deklarował, że chce mieć dziecko, dał Barbarze S. 1000 złotych na zabieg, aborcję. Robert K. twierdził w czasie śledztwa, że to Barbara S. namówiła go do morderstwa. Od dawna mówiła, że chciałaby zrobić z nim porządek, żeby Michał jej nie zawadzał. Dla niej ważniejsza była zabawa niż dziecko. Chciała, abym wywiózł Michała do lasu i przywiązał go do drzewa, powiedział śledczym w czasie jednego z przesłuchań. Później jednak Robert K. odwołał te zeznania. Psychiatra Agnieszka Popiel stwierdziła: nikt, kto wyrósł w zdrowej rodzinie, nie morduje swojego dziecka.
Może był tam chłód emocjonalny i po prostu Barbara S. nie nauczyła się elementarnych uczuć. Może miała zły kontakt z własną mamą. Moje pierwsze skojarzenie – psychopatka. Wtedy agresja jest zamaskowana, nie ma bicia. Ale ta osoba nie posiada uczuć i gdy doszło do zbrodni, nawet nie pomyślała, co czuje dziecko. Jest to osoba prymitywna, nawet nie przewidująca konsekwencji, bo przecież, patrząc chłodnym okiem, zbrodnia była prymitywnie przygotowana. Żadnego alibi. Oczywiście teraz, gdy wpadli, ten brak uczuć będą okazywać także wobec siebie. Nawet już zwalają winę na siebie nawzajem. Niektórzy mówili, że Barbara S. była kochającą matką i dbała o Michałka. Z kolei odmienne zdanie miała Sofia P., kobieta, która przez długi czas wynajmowała pokój oskarżonej. Przed sądem Sofia P. zeznała, że Barbara S. była złą matką. Nie chciała Michałka, a gdy już się urodził, źle się nim opiekowała. Ponadto Sofia P. twierdziła, że Barbara S. nie przejęła się śmiercią swojego dziecka. Mówiła też, że 2 tygodnie przed zabójstwem pytała Barbara S., czy zabierze brudne rzeczy Michałka. Barbara S. miała odpowiedzieć: tych rzeczy nie trzeba będzie już brać. Barbara S. obciążyła też Iwona S., kobieta, z którą spędziła rok w celi. Baśka jest osobą pozbawioną uczuć, zeznała Iwona S. Kiedy w telewizji pokazywali zdjęcia z pogrzebu Michałka, każda z nas czuła się tym przybita. A ona? Jadła sobie kanapkę. W mowie końcowej prokurator Adam Woźny nie krył wzburzenia. Sprawa ta napawa szczególnym obrzydzeniem, gdyż to matka zaplanowała zabójstwo swojego syna, a jednym z wykonawców był człowiek, do którego Michał mówił tato. Według prokuratora oskarżona planowała pozbycie się dziecka dużo wcześniej. Prokurator zwrócił uwagę, że w dniu morderstwa Michałka nie było lodu na Wiśle, co utrzymywał Robert K. przed sądem. Prokurator wnosił o wyroki dożywocia dla wszystkich 3 oskarżonych. Z kolei obrońcy wszystkich oskarżonych wnosili o uniewinnienie swoich klientów. 25 lutego 2002 roku zapadł pierwszy wyrok w tej sprawie. Wszyscy 3 oskarżeni zostali uznani winnymi zabójstwa Michałka. Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, że Barbara S. poleciła i kierowała zabójstwem swojego 4-letniego synka i skazał ją na 25 lat więzienia. Robertowi K. i Danielowi S. wymierzono kary 25 i 15 lat pozbawienia wolności. Barbara S., gdy usłyszała słowo winna, padła na siebie, szepcząc: Boże, ja nie jestem niczemu winna. W czasie, gdy sędzia Irena Nowicka-Albin odczytywała uzasadnienie wyroku, Barbara S. leżała skulona za ławą oskarżonych, płakała. Potem zaczęła krzyczeć: Jezu, nie wierzę w sprawiedliwość. Sędzia nakazała wyprowadzenie jej z sali. Sąd uznał, że na długo przed zbrodnią Barbara S. namawiała swojego partnera, aby utopił Michałka lub pozostawił go gdzieś w lesie. W końcu on zgodził się. Kochał Barbarę, a nawet można powiedzieć, że był od niej uzależniony, ocenił sąd. Daniel S., kolega Roberta K., nie znał wcześniej planów tych dwojga. Sędzia Irena Nowicka-Albin powiedziała: Sąd wiele godzin zastanawiał się, jaka kara będzie odpowiednia. Relacje mediów rozchulały negatywne nastroje społeczne, ale sąd musiał się od tego odciąć. Nie możemy wymierzać kar na zamówienie społeczne. Z jednej strony czyn ten jest ohydny, z drugiej zaś są ludzie, nad których cechami sąd też nie mógł przejść do porządku, dodała. U wszystkich oskarżonych biegli dopatrzyli się nieprawidłowego rozwoju osobowości oraz niedojrzałości emocjonalnej i społecznej. Na wymiar kary wpływ miała też wcześniejsza niekaralność. Wszyscy obrońcy zapowiedzieli apelację od wyroku sądu pierwszej instancji.
We wrześniu 2002 roku warszawski sąd apelacyjny uchylił wyrok skazujący Barbarę S. na 25 lat więzienia i skierował sprawę do ponownego rozpoznania. Sąd apelacyjny postanowił także uchylić Barbarze S. areszt, zastępując go dozorem. Barbara S. opuściła mury zakładu karnego po 20 miesiącach pobytu za kratami. Sąd apelacyjny uznał, że zbyt pobieżnie oceniono dowody świadczące o winie oskarżonej, a także nie uwzględniono okoliczności przemawiających na jej korzyść. Pozostałym oskarżonym sąd apelacyjny utrzymał wyroki. Ostatecznie Robert K. został skazany na 25 lat więzienia. Jego pomocnik Daniel S. na 15 lat. Po 8 latach od śmierci Michałka, 16 stycznia 2009 roku, warszawski sąd okręgowy ostatecznie uniewinnił Barbarę S. Obowiązuje zasada domniemania niewinności. Dopóki wina nie zostanie udowodniona i stwierdzona prawomocnym wyrokiem, osoba oskarżona, nawet za najbardziej odrażający czyn, jest niewinna. W uzasadnieniu wyroku sędzia podkreśliła, że nie znalazły potwierdzenia wersje, iż matka kontaktowała się telefonicznie ze sprawcami w momencie popełniania zbrodni. Bilingi, jak zaznaczył sąd, nie wskazywałyby Barbara S. rozmawiała z konkubentem. Z kolei Daniel S. w ogóle nie miał telefonu komórkowego. Robert K. był osobą skłonną do posługiwania się manipulacją i szantażem. 8 razy zmieniał swoje wersje starzeń. Barbara S. złożyła wniosek o odszkodowanie od Skarbu Państwa za okres, który spędziła w areszcie. Żądała 400 tysięcy złotych za doznane straty psychiczne w wyniku aresztu. 28 czerwca 2011 roku Sąd Okręgowy w Warszawie przyznał jej 110 tysięcy złotych odszkodowania za 20 miesięcy niesłusznego aresztu. Barbara S. ma kolejne dziecko, ale trauma nie zniknęła, mówił jej adwokat. Po zabójstwie Michałka wiele przedszkoli w całej Polsce zaostrzyło zasadę odbierania dzieci przez rodziców lub opiekunów. Poprawiono m.in. listy z danymi osobowymi osób, które są uprawnione do odbioru dziecka. Zdaniem psychologa Andrzeja Samsona, margines to nie tylko patologia. Teraz są to zwykłe rodziny, ale bez więzi uczuciowej. Taka lodówka uczuciowa. To nie jest tak, że wstała rano i postanowiła zabić. Może u podłoża był nieudany związek z ojcem dziecka. Ze statystyk wynika, że coraz częściej matki dręczą dzieci. Przyczyną jest nieudane życie oraz brak poczucia stabilizacji. Przykłady takich spraw. 1998 rok. We wsi Kolonia Ostromęczyn, droga na Białystok, matka udusiła swojego 11-letniego syna. Próbowała to samo zrobić ze swoją córką. Potem próbowała się powiesić, ale uratowała ją jej bratowa. 34-letnia Anna udusiła i utopiła w beczkach swoich 4 synów. 1,5-rocznego Pawełka, 6-letniego Marcinka, 7-letniego Tomka i 8-letniego Piotrusia. W Bielsku Białej z rąk matki zginął 2-letni Szymek. 24-letnia Magdalena udusiła poduszką swojego 4-letniego synka. Mieszkała we wsi Gławy, koło Olsztyna. Nie miała pracy. Próbowała popełnić samobójstwo. 1999 rok. Na warszawskim Bemowie matka zabrała swoich 2 synów do lasu. Tam młodszemu, 3-letniemu, próbowała podarsznąć gardło. We wsi Kasina Wielka 33-letnia Krystyna udusiła 7-letniego Darka i 6-letnią Marzenkę. 2000 rok. Koszalin. Kobieta nie reaguje, gdy konkubent katuje jej dziecko. Maleńki Kubuś umiera. Przyczyna? Krwiak mózgu. W
dobrocieniu na opolszczyźnie 39-letnia kobieta dźga nożem swojego 3,5-letniego synka. Już wcześniej za znęcanie się nad swoim starszym 13-letnim synem miała ograniczone prawa rodzicielskie. 26-letnia mieszkanka Żagania zamordowała swoją 8-miesięczną córeczkę. Potem popełniła samobójstwo. I matkę, i dziecko znaleziono wiszące pod sufitem, powieszone na kablach elektrycznych. 2001 rok. Chorzów, ojciec ze zgodą żony, maltretuje 2,5-letnie oraz 10-miesięczne dzieci. Nie pozwala włączyć ogrzewania, każe im stać pod strumieniem lodowatej wody. Dzieci z ostrymi objawami odmrożenia trafiły do szpitala. Kochani, chciałabym, abyście napisali w komentarzach, jeśli oczywiście chcecie, czy jesteście za karą śmierci oraz jaka kara według Was należy się takim potworom, kara śmierci czy dożywocie i dlaczego. To już koniec. Tu Ciebie nie ma, lecz jesteś przecież i pozostaniesz w jasnym świecie. Jest coś, co mrokom się opiera. Jest pamięć, a ona nie umiera. Kochany aniołku, Michałku, odpoczywaj w pokoju. Dziękuję i do usłyszenia.